No to lecimy. Ladies and gentlemen, finał turnieju Kung Fu Cup. To jest drugi z tych weekly, tak jakby z tego sezonu Kung Fu Cupów, powiedzmy. Klasik na naszym ekranie, Koreańczyk z teamu Twisted Minds, bardzo mocny zawodnik, który o dziwo pokonał dzisiaj i Biana, i Max Paxa, wcześniej jeszcze Rexa. No ale zrobił wrażenie. I z drugiej strony z teamu Vitality Solar, też naprawdę ładnie mu dzisiaj poszło. Solar pokonał Kreatora, Statsa, Nightmare'a. No, trzeba przyznać, że Solar dzisiaj z Protossami się głównie musiał mierzyć. Pokonał trzech. No, zrobił 3-0 w pojedynkach, natomiast 6-0 w mapach. Właśnie coś nie bardzo przegrywa cokolwiek Solar dzisiaj. Ciekawe, czy Klasika też porobi 3-0. O, format Mistrzostw Świata już podawany jest. Na Mistrzostwa Świata, jak wiemy, już od 14 do 18 sierpnia. $1 milion w puli w Riyadzie. Oczywiście będą Mistrzostwa Świata w tym roku. Uuu, jest faktycznie jakaś drabinka, coś tego się dzieje. Ożeż ty, jakie tutaj jest rozbudowane to wszystko. Podoba mi się. Ej, dużo tego będzie. Dużo, dużo, dużo. Grupa A, grupa B, ale też w formie drabinki. Potem jakiś knockout bracket, jeszcze jakieś playoffy finałowe. I to wszystko w 4 dni, chcą to zagrać? To ciekawe. Ale fajnie będzie zobaczyć ten turniej już za jakiś czas. Jak widzimy, Classic wskakuje, wlatuje adeptkami. No i mały dylemacik, czy zrobić to, czy nie, ale jak w sumie widzisz tyle zerglingów, czyli już takie właśnie 7-8 sztuk, to lepiej nie. Jednego zerglinga do tej pory Classic upolował. Oracle oczywiście zmierza do przeciwnika. Gdzie na minimapie, jak się ta Oracle zawróciła, czyli Classic troszeczkę spanikował. Wysyła wszystko do obrony. Uuu. Ej, nieźle, ta adeptka przeżyła. No trochę w szoku jestem, że tak się wymknęła ładnie. Myślał Solar, żeby wbiec, ale jednak się rozmyślił i raczej to była dobra decyzja, bo pewnie żadna proba by nie padła, straciłby Lingi, a tak to nawet jeszcze udało się aktywować Oracle i zmarnować jej trochę energii. Okej. Oracle zniszczona. Powiedziałbym, że już raczej taki co najmniej nieciekawy początek dla Klasika, bo stracił Oracle, bo niedużo zniszczył, a co gorsza, jeszcze te dwie adeptki zostały znalezione i zniszczone. No dramat, zły początek na pewno dla Klasika, ale stara się grać swoje, czyli oczywiście idzie w Blinkstalkery z plus 1. W ogóle ciekawe, że... A nie, dobra. Myślałem, że tylko piąty asymilator zajmuje, a szóstego nie. Ale jednak są wszystkie. Glial oraz plus 1.
No taka bardziej zwiadowcza ta Oracle z tego, co zrozumiałem. O właśnie, teraz bardzo ważny revelation, żeby wykryć, że jest grany Hive. W sumie to bardzo szybki rozwój Solara, ale chcę chyba jeszcze... Znaczy co najwyżej presję może wywrzeć Solar, ale myślę, że się opa... O, jakby złapał te High Templary. O, świetnie, nawet dwa. No i jeszcze wymuszenie tego, żeby się pozostałe dwa zamieniły w Archona, to była świetna zagrywka. To udało mu się wymusić, tutaj oczywiście zwiad, ale to naprawdę, ten ruch bardzo, bardzo dużo dał Solarowi. Classic nawet jak mu się tam marzyła, może jakaś presja za jakiś czas, to już absolutnie nie może nic wykonać bez Storma. Także jedynie, no jedynie siedzenie w bazie w sumie mu zostało. A Solar, który zagrał zachłannie. Właśnie Solar nie tylko zagrał zachłannie, ale jeszcze technologicznie, ale też właśnie te minerały i do tego jeszcze zrobił dobry atak, dobrą presję. W zasadzie wszystko wyszło Solarowi w tej akcji, no i teraz pewnie te lurkery z plus jeden do ataku będą... No zasięg w sumie jest ważniejszy nawet niż te plus jeden do ataku, będą wchodzić, będą atakować no, za jakiś czas. Powinien go taką ładną masą w sumie pokryć Solar. Nadchodzi moment krytyczny dla klasika. Co więcej, on się chyba sam zablokował. Tak, tutaj Stalker go trochę hamował, ale się zorientował klasik. No. Jak lurkery mu podejdą do bazy numer 3, to będzie chyba po wszystkim. Tutaj akurat świetna obrona z kanonów. Kurczę, aż 5 kanonów, 3 baterie. Dużo. Teraz bardzo też ważne jest, żeby klasik łatwo nie oddał pola tym lurkerom. Bo zacznie się powolny, ale zdecydowany pochód. Bardzo ważny też jest Overseer, który daje wizję. O, może jakaś flamka od góry. Chociaż roachami pod Immortale pewnie nie chce się wbijać. No i Classic przechodzi oczywiście w coś powietrznego, bo bitwa lądowa może nie mieć sensu za moment. Ej, to było dobre. To był dobry podskok, podjazd taki. No i Storm jeszcze na kokon. No i mniej lurkerów, tym mniejszy problem. Ale zaraz będzie ich znowu jakieś 7. Widać jak go Solar tak cały czas ma ochotę z kilku stron najchętniej przyatakować. Ale to nie jest najłatwiejsze zadanie. Ej, ale jak te lurkery są same, o, bo tutaj jeszcze była kontra zlotowa. Ale jak lurkery są same, to czasami można z Immortalami właśnie ładnie pod niej szybko podejść. No i Tempesty to jest wybór taki całkiem nawet ciekawy, jeżeli chodzi o Koreańczyka. O, świetny Storm, ale to nie zmienia faktu, że chyba i tak zostanie zeżarty Protoss. Świetne zakopanie też tych lurkerów. Hydry i tak miałeś wielki DPS, a jednak znalazł metodę Solar. Jest masa. No dobre wycofanie Hydralisków, żeby zaloty nie mogły zadawać obrażeń. Chyba pierwsze dwa Tempesty, tak jest, już mamy. Pozostały jeszcze dwa Stormy. Rozstawienie Overseera jest ważne, a jeszcze ważniejsze zniszczenie go Tempestami. No. Dobre Stormy. I jeszcze mamy kontrę zelotową w złotą bazę. No dobry opór stawia Classic nawet. Jeszcze gra na czas. Pora na rozwalenie skawek. Piąta baza klasika jeszcze nie powstaje, ale chyba się nad tym zastanawia, bo to już taka jest chwila, żeby zajmować. Ale jedną rzecz wykonał świetnie klasik, czyli nie dał sobie nawet raz zniszczyć jakiegokolwiek Nexusa i teraz właśnie gra na czas tym kontratakiem. Jak są koruptory, to już na pewno Orbis nie przeżyje.
Ale to jest niewielki koszt, jaki on musi oczywiście ponieść, żeby zrobić kontrę z lotową i z warpizmem. W zasadzie właśnie same minerały. A czas kupuje już, dorobił sobie kolejne tempesty i mortale. No i chyba nie zamierza na razie grać karierów. Uuu, duże wejście Solara. Jeszcze bardzo mi się podoba to z prawej strony od złotej bazy. Fajny atak, już po jednym tempeście nawet. Mocna szarża, właśnie żeby tak nie chodził po stormach cały czas Solar. Uuu, te ledwo żywe kokony. Bardzo chciałby to rozwalić zapewne Classic. No, to też tak nie takie, chociaż Storma, ja bym Storma na to rzucił chyba. O, zdąży? Ale przy sztormi? Pięknie, po jajkę go. Idealnie! Taki wianuszek z tych innych lurkerów. Jednym sztormem 6 lurkerów ściął. I po tempeście. Może się dobrać Solar. Chociaż te wymiany to cały czas tak naprawdę są o włos od zakopania lurkerów przy tym Nexusie, a wtedy się zacznie oczywiście jeszcze... cięższy scenariusz. Oho, taktyczna strata ma też się wybudował, zaparkował i po nim. Przykra sprawa. Ej, Classic! Classic jako... Ej, Classic! Porobił go! Ale tu była piękna w ogóle takie półkole. Jeszcze nie do końca był gotowy Solar. Zaskoczony chyba w ogóle, że Protoss teraz go zaatakował. No świetnie, wyczuł chwilę. Nice. Ej, Classic to jest mocarz. Będzie ta GG za chwileczkę. No super. Nawątpiłem trochę. To lecimy. Classic na czerwono, Solar oczywiście na niebiesko i mapa to Crimson Court. Punkt oczywiście pierwszy poszedł na konto Protossa. Bardzo komfortowa sytuacja dla Zerga, jak jego ekspansja nie jest blokowana. Ale w sumie na tej mapie to wielu Zergów by po prostu pojechało tam w miarę do środka, gdzie jest bogaty gaz. I taka baza, ale taki Classic z reguły miewał na to nawet fajne reakcje i nawet bym z chęcią zobaczył w sumie taki scenariusz, gdzie Classic to blokuje, a i tutaj jest hacza i wtedy co zrobi Classic, jestem ciekaw. No na razie zobaczymy taką zwyczajną grę. Moje podejrzenie jest takie oczywiście, że Classic zajmie tutaj trzecią bazę. No i potem może tutaj czwarta, albo tutaj czwarta. Tutaj wtedy by piąta może była. No z chęcią bym to zobaczył. Oho. Silniejszy od człowieka. Jakie tam głupoty. Enki to chyba był brazylijski caster, czy źle pamiętam. A nie, hiszpański. No prawie to samo. Nie no, wiem, w Brazylii jest portugalski. No to lecimy dalej. A trzecia minuta oczywiście. No i popatrzmy, czy adeptka ma jakiekolwiek szanse coś zrobić. Raczej nie. A, już nawet teraz anulował cień Classic.
Aha, i zamiast drugiej adeptki, no to mamy Stalkera. Stalker stanął tak, żeby po zaatakowaniu Overlorda on zaczął lecieć w górę, bo to zawsze teoretycznie trochę tam więcej obrażeń, nie? Może nawet jedno uderzenie więcej. Ej, teraz było blisko. Overlord oczywiście już stoi bezpiecznie. No i proszę. Spodziewałem się, że na tej mapie, jeżeli byłaby zajęta ta bardziej wysunięta baza, faktycznie byłaby szansa na adeptki, ale że w takim scenariuszu Classic to robi. Po dwie proby na każdym asymilatorze. Forgate adept. No i faktycznie tutaj prawdopodobnie będzie zaraz na dole zajmować Classic trzecią bazę. Ciekawe, czy Warp Prismem sobie odkryje tego Overlorda. O, Solar spodziewa się, że będzie właśnie ta baza właśnie tutaj, no bo Overlordem teraz widzi, gdzie proba zbiera. Przyznam szczerze, nie mam przekonania, czy to dobrze, że on tak zbiera te minerały, tak byle jak. Bo chyba powinien w kolumnie, nie? A nie w wierszu zbierać. Ruszamy. Jeden Overlord zniszczony, ten właśnie, który tutaj wisiał. Oj, Stalkera trzeba, tak jest, ustawić w przejściu. To na pewno Solar może na to czekać. Chyba Warping do pierwszej bazy plus adeptki, który zaatakuje do bazy trzeciej. 10 adeptek w tym momencie ma Classic. Tutaj kolejne 4. I lecimy. No tu nie, tu się na pewno na to nie chcemy przeteleportować. Ale w sumie jak Queeny nie mają transfuzji, to... Ale nie, no nie, no są jeszcze rocze. Ciężko walczyć. A co zrobią te adeptki? Otóż nic. Te też nie zrobiły teleportacji. Może Ricola zrobi Classic. Chyba, że nie ma energii, to nie zrobi. Co robi Classic? Co to za przytulanie się do Karakana? Do Naturala. I tutaj jeszcze Warping w połączeniu ze zrzuceniem adeptek. Jest ich 8. No dzieje się. Tylko 4 drony złapał. O, chce spora chyba rozwalić. Zresztą teraz ciężko powiedzieć, co chce zrobić Classic. Teleportacja do drugiej bazy. No i z racji, że jest tutaj sporo jednostek rywala, to chyba podniesie swoje jednostki. No nie była to z jednej strony taka super presja, z drugiej... O, ej, co? On zebrał te 3 minerały i jednak będzie ekspować z tej strony? Już nie wiem, co robić. A może... Aha, że taka zmyła, nie? Skoro Zerg zniszczył te skałki tak wcześnie, to może... Jednak on zajmie tutaj bazę. Mistrz intrygi, no. Ci już do trzeciej bazy Classica Solar. Widzieliśmy, jak od długiego czasu robił raczej jednostki do walki niż drony. Taki trochę all-in od pana Solara. Nawet bez Lera to wszystko robi, więc to takie zagranie, które no w sumie to musi się udać, bo inaczej przegra. Ale no, Classic wygląda na całkiem nieźle przygotowanego. Dużo force fieldów na pewno ma. Musi je tak jest całkiem wcześnie zacząć używać. I jeszcze jedna rundka force fieldów.
No i teraz super baterio ratuj. Adeptki też są bardzo ważne. O, świetne uniknięcie korosivów. Nie żeby to było jakieś bardzo trudne, ale trzeba patrzeć, trzeba reagować. Oho, tutaj trochę wolniejsza reakcja, ale jest obrona klasika, kurczę. Mięciutko. Dobrze latał, dobrze tam wywierał cały czas presję i patrzył właśnie, że on cały czas solar, ani technologii, ani drony jakoś tak dużo, tylko cały czas te wojsko i wiedział, nie? Klasik naprawdę książkowo to rozgrywa, jak profesor. To lecimy. Dwa punkty już dla klasika. Zaimponował. Solidnością dzisiaj pan klasik. Ciśnie ładnie. Dobra, spoko, ekspandzik i wszystko leci, jak widać. Pytanie, co teraz, nie? Klasik raz Stargate, teraz Twilight. Mam pani by dobra w miarę dla Solara. No i też pytanie, co teraz Solar, bo tak raz zagrał bardziej zachłannie, technologicznie. W sumie to tak się najbardziej dziwię z tej pierwszej mapy, że ona tak bardzo Solarowi nie wyszła. Druga to jeszcze może do zniesienia, bo tak trochę olinował, ale... O, klasik mega mocny. Jak na Protosa. Witamy Lagans, siema siema, dobra. Twilight Council po raz kolejny jest wyborem klasika, tylko zobaczmy właśnie, czy to znowu są adeptki. Wszystko wskazuje na to, że tak, bo on tylko dwiema probami zbiera z każdego asymilatora. Mamy robo, no i najpierw jak gdy gra się adeptki, dostawia się jeszcze gateway'e, zanim się zrobi ulepszenie do, zacznie się robić ulepszenie do adeptek, to najpierw gateway'e. I znowu też mamy, no w sumie jak na poprzedniej mapie, nie? To samo otwarcie. Najpierw adeptka, potem stalker, który przepędza overlorda, teraz właśnie te gateway'e. Jeden, drugi, jeszcze jeden będzie tutaj, dokładnie, żeby była barykada. No i spoko, adeptka się rodzi. Byłem na rowerku z 62-letnim wujkiem, on z przodu jako tek, który... Nie powietrze, chciał sobie jak na spacerko, a ja za nim co lżej jest. Walczę, może ci jestem bez formy. Nie, proszę cię. Te starsze pokolenie, to mam wrażenie, że nie. Nie wiem, jakieś mają inne ścięgna, inne mniej, wszystko inne, jakieś takie lepsze. Tryhardy z nich, ale to dobrze, tak trzeba żyć właśnie. Dobra, 6 adeptek, Warpism leci, no i oczywiście trzecia baza grana. Go, go. Ta sama historia, zaraz będzie Warpin 4 adeptek oczywiście. Ej, ale już trzeci, czwarty asymilator teraz, tak? Tak szybciej trochę. Niektórzy protosi, jak Max Pax, gdy grali tę taktykę tak trochę dawniej, dostawiali jeszcze Robo Bay'a najpierw. Czy to koniec? Nie no, spokojnie, jeszcze walczy. Jeszcze Solar się nie poddał. Warpism leci do pierwszej bazy. To jest w ogóle bardzo ważna ta barykada, bo dzięki temu
jak widać, no, ma trochę związane ręce Classic tymi adeptkami z przodu i nie za wiele może. Natomiast tutaj jest trochę błąd Solara. Ale w sumie, jaki dylemat, co zrobić, czego, czy iść tutaj w te drony, czy nie iść. O, jednak jest teleportacja tutaj. O! Ohoho, no dobra, jest ciekawie. Ja nie wiem, czy się w sumie opłaca to Classicowi tak chodzić w te roacze tutaj. 7. 8, 9, 10 możliwe, że będzie. Tak jest, przeskoczył. Kurczę, jak on to robi. Tak, niby było wszystko dobrze zatrzymywane w tym pierwszym, zwłaszcza wejściu. Barykada na miejsce sprawy, no i tak te roachy niby też nie mała, jednak 17 dronek wyszarpał. Ja, świetnie to rozgrywa Classic, chociaż... O, dobra, pochwaliłem i komp parapet warpizm oczywiście. No to jest błąd Classica, to wiadome. To taki nawet całkiem duży błąd. Aczkolwiek są centry, są immortale. O, i teraz to może nie będzie taka desperacka. Nie, to nie jest desperacka kontra Solara, robi drony. Ale też prawdą jest, że Classic to powinien obronić chyba bez problemu. No, nawet spoko też klarnie. Ja już jak tyle ich rzucił, to uznał, że dorzuci jeszcze jedną, żeby złapać kilka roachy. Ciekawe, czy to będzie jedna z tych gier, gdzie Classic po prostu dobija przeciwnika takim Immortal właśnie Sentry Adept Pushem. Tak to się na razie zapowiada. Tutaj jak widać mamy horror Solara, bo on tyle zrobił dronek, teraz robi kolejne. No mam wrażenie, że to jest GG już, tak szczerze mówiąc, bo... Znaczy jakby nie stracił Warpizma, Classic to już chyba by szedł przez mapę. Teraz musi go odbudować, ale naprawdę tyle on upolował tych dron. Ćwierć 100 dronówki. 25. Elegancko. Jedyny błąd Classica do tej pory to strata Warprisma, ale pomimo tej straty myślę, że jak teraz przejdzie przez mapę, to chyba wygra. Solar tam, czwarta baza, Infestation Pit. Wiadomo, wiadomo. Nie no, nie ma opcji, żeby to zostało zatrzymane chyba. Ale spróbuję Solar. Robi Ravagery. Jeszcze więcej adeptek. Ciekawe, którędy Classic wejdzie. Tędy? Bo tędy się wydaje trochę słaba droga. Już prędzej tędy chyba. No ja, on się nie przeteleportuje, no bez przesady. Ach, Classic jak agresywnie podchodzi. Od razu się wtulił w Ravagery, przytrzymał je. No i świetnie. Chyba nie ma szans. Solar. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie o to chodzi, żeby tak szybko stracić tak kluczowe jednostki jak Ravagery, tylko żeby one wielokrotnie tymi korosiwami pomagały i wymuszały może nawet jakieś błędy, a tu błędów nie ma. Chociaż jeszcze dużo karakanów wyskoczy z jajek Solara. Ale jednak nie. No, Classic naprawdę pozamiatał. Kozak. Well played. Trochę zaskakujący w sumie przebieg tego turnieju, ale miło. Tym lepiej. Nawet nie było klem na Max Paxa w finale, ani jednego, ani drugiego. A jeszcze można tutaj dopowiedzieć, kto zajął miejsce trzecie. Otóż Max Pax, bo w tym turnieju, jak mało w którym jest też mecz o trzecie miejsce, półfinaliści, którzy przegrali, grają na siebie i okazuje się, że Max Pax wygrał z Nightmarem 2-0. No to Max Pax trzeci, drugi oczywiście Sonar, pierwszy Classic. Ale za protosiło dzisiaj w tej drabince, dużo protosów, no.